OnGames.pl, witajcie w kolejnym materiale. Dzisiaj mam dla Was moje wrażenia po konferencji Microsoftu. Tutaj muszę powiedzieć, że liczyłem na coś dużego, bo Microsoft miał w tym roku dużą szansę w związku z tym, że Sony nie wystawia się na E3, to znaczy nie zobaczyliśmy i nie zobaczymy już konferencji japońskiego giganta w okolicach E3. Firma tym razem postanowiła jedynie prezentować swoje tytuły na targach czy też na tej imprezie. Natomiast nie zobaczyliśmy pełnej konferencji, takiej półtorej godzinnej, do której byliśmy wszyscy zawsze przyzwyczajeni, więc Microsoft miał przed sobą dużą szansę, żeby skupić uwagę tych hardkorowych graczy. No i szczerze mówiąc, mnie konferencja troszeczkę zawiodła. Oczywiście była ogólnie rzecz biorąc w porządku. Zobaczyliśmy bardzo dużo prezentacji gier. Tutaj Microsoft chwalił się, że na konferencji przewinęło się blisko 60 tytułów. Oczywiście włączając w to jak zwykle także indyki, więc tutaj nie ma się co aż tak bardzo podniecać. Natomiast mimo wszystko zabrakło mi większej liczby szczegółów na temat chociażby zbliżającej się kolejnej konsoli, czyli następcy Xboxa One, no i ekskluzywy, które są zapowiadane na konsole Microsoftu, czy też właściwie, no trudno nazwać to właściwie ekskluzywami, bo wszystkie gry będą ukazywać się również na PC-tach. Natomiast no, nie porwało mnie to aż tak, jak się spodziewałem. Tutaj liczyłem na kilka niespodzianek od takich zasłużonych studiów, jak chociażby Rare, natomiast nic takiego tutaj nie nastąpiło. Zacznę może od końca właściwie, czyli od prezentacji, czy też właściwie od wizji następnej konsoli Microsoftu. Myślałem, że gigant z Redmond podzieli się już takimi, no, konkretami właściwie. To niektórzy liczyli nawet na prezentację prototypowego modelu konsoli, natomiast nic takiego nie zobaczyliśmy. Zobaczyliśmy właściwie filmik, w którym twórcy tej przyszłej konsoli wypowiadają się na jej temat. No i właściwie było to coś bardzo zbliżonego do tego, co już ładnych kilka tygodni temu pokazało nam Sony, prezentując swoją wizję na temat PlayStation 5. Ja zresztą nagrałem swego czasu stosowny materiał, gdzie podsumowywałem te informacje, więc jeśli jeszcze go nie oglądaliście, zapraszam. Tutaj gdzieś w prawym górnym rogu będę zamieszczał link do niego. Natomiast to, co zobaczyliśmy na konsoli Microsoftu, to właściwie kalka tego, co Sony nam prezentowało właśnie już te kilka tygodni temu. Kilka detali wprawdzie ujawniono, ale dalej nie są to takie szczegóły, na które liczyliśmy, czyli na konkrety. Wiemy, że procesor główny również zostanie wyprodukowany przez AMD. Wiemy, że konsola mocno skupi się na dyskach SSD, to znaczy, czy też na dysku SSD. Generalnie chodzi o to, żeby jak najbardziej skrócić ekrany do czytywania. To, o czym też właśnie mówili oficjele Sony kilka tygodni temu, że będzie to przyszłość właśnie, będzie to nowa generacja, która skupi się na tym, żeby właśnie, żebyśmy nie dostawali częstych loadingów. Zwłaszcza jest to ważne w grach RPG-owych, gdzie często ekrany do czytywania tak naprawdę psują całe doświadczenie. No i Microsoft chce pokazać nam coś podobnego, czyli spodziewamy się, że ładowania gier będą na zbliżonym poziomie, jak kiedyś to się odbywało na kartridżach. No i na pewno będzie to fajna opcja, natomiast no nie jest to nic specjalnie nowego, właściwie tego wszyscy się spodziewali. O mocy tak naprawdę cały czas jeszcze niewiele wiemy. No, mówiono m.in. o wsparciu nawet dla 8K, zresztą takie zapewnienie padło również ze strony Sony w przypadku PlayStation 5. Natomiast spodziewam się, że większość gier będzie chodzić po prostu w 4K. No i na konferencji pojawiło się zapewnienie, że celują twórcy nawet 120 klatek na sekundę podczas gameplayu. No ciekawi mnie, czy wszystkie gry rzeczywiście będą coś takiego obsługiwały. Szczerze mówiąc, nie chcę mi się w to wierzyć. Już dajcie nam te 60 klatek na sekundę w 4K, ale żeby twórcy nie kombinowali, nie serwowali nam gier chociażby z otwartym światem, które również będą musiały chodzić w 30 klatkach, bo inaczej zwyczajnie by konsole tego nie uciągnęły. Natomiast jakichś bardzo szczegółowych informacji niestety nie poznaliśmy. Dowiedzieliśmy się jeszcze tego, że konsola ma zadebiutować pod koniec 2020 roku. No i było to oczywiście zgodne z oczekiwaniami. Tutaj nikt się nie spodziewał jakiejś wcześniejszej daty premiery. Zresztą podobnie myślę, że ukaże się właśnie PlayStation 5. Właściwie Sony już jakiś czas temu potwierdziło, że nie ma szans na premierę konsoli do końca ich okresu fiskalnego, roku fiskalnego, czyli do końca marca 2020 nie ma szans na premierę, a jeśli tak jest, no to
zapewne właśnie będą celować w okres świąteczny 2020, więc z Microsoftem będzie oczywiście podobnie. Także można powiedzieć, że wszystkie informacje dotyczące następcy Xboxa One no nie były niczym nowym. Właściwie dostaliśmy to, czego się spodziewaliśmy, natomiast jakichś mega szczegółów tak naprawdę cały czas nie ujawniono. No i trochę szkoda, bo szczerze mówiąc spodziewałem się, że przynajmniej jest 1/3 konferencji będzie poświęcona przyszłej generacji, a tymczasem cała konferencja skupiała się właściwie na grach, na obecną generację. No i właściwie dostawaliśmy zapowiedzi kolejnych gier od deweloperów third party. No oczywiście pojawiło się też kilka tytułów od tych wewnętrznych studiów Microsoftu. Natomiast no nic tutaj jakiegoś szczególnie szałowego się nie pojawiło. No tutaj najlepszym przykładem tego, że konferencja mimo wszystko jest leciutkim zawodem, chociaż generalnie oceniana jest pozytywnie, jest to, że największym hitem, czy też jednym z dwóch największych hitów na tej konferencji został okrzyknięty Cyberpunk od CD Projekt Red. Polskie studio oczywiście prezentowało kolejny filmik na konferencji Microsoftu, no i oczywiście wzbudziło to bardzo duże emocje, tym bardziej, że na scenie pojawił się również Keanu Reeves, który wystąpi w nowej grze właśnie CD Projektu. No fajnie, generalnie marketingowo widać, że polskie studio odrobiło pracę domową, wiedzą jak to wszystko promować i zapowiadać. Natomiast no drugim oczywiście mega tytułem, na który wszyscy czekają, jeśli chodzi o Microsoft, jest oczywiście Halo Infinite. No i został ten tytuł potwierdzony również jako tytuł startowy dla przyszłej generacji konsoli Microsoftu, więc na pewno to będzie fajny tytuł, który sprzeda te nowe konsole. Natomiast no cała reszta była w porządku, no ale nie jest to nic takiego, co po prostu rozwiązywałoby sznurówki w butach. Oczywiście czekam na nowe Gearsy, na piąte Gearsy. Tutaj autorzy wypowiedzieli się w ten sposób, że w przypadku czwórki bardziej starali się zdobyć zaufanie, bo przypomnijmy, że Coalition było to właściwie nowo powołane studio, które miało stworzyć właśnie nowe Gearsy po przejęciu marki, właściwie nie tyle po przejęciu marki, co po odstawieniu Gearsów przez Epic. No i generalnie myślę, że Coalition w przypadku czwórki odrobiło pracę domową, ale nie był to też tytuł taki, żebyśmy okrzyknęli go jakimś gigahitem. No było to właściwie mniej więcej to, czego wszyscy się spodziewali. Natomiast w przypadku piątki generalnie chcą wprowadzić kilka nowych elementów, to znaczy mogą sobie pozwolić na więcej, jak sami mówili podczas prezentacji. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście czekam, natomiast no nie jest to taki tytuł, żebym zamawiał go przedpremierowo i już obgryzał paznokcie w oczekiwaniu. Oczywiście kilka ciekawych tytułów będzie. Dla mnie m.in. Ori and the Will of the Wisps, taki tytuł dość niszowy, taka niszowa platformóweczka. Natomiast pierwszą część zagrywałem się kiedyś mega mocno na Xboxie One. No i jakby czekam na ten sequel, bo na pewno będzie to świetna platformówka. No co prawda nie będzie taki tytuł mega wysokiego kalibru, natomiast kiedyś, gdyby taki tytuł się ukazywał, na pewno by zbierał mega wysokie noty. No i coś dla fanów, myślę, że takich retro gier, jest to bardzo fajna pozycja. No i na E3 oczywiście pokazano również gameplay z Battletoads, więc wszyscy fani retro myślę, że również na ten tytuł czekają, no ale nie jest to dalej jakiś mega wielki tytuł, to raczej jest bardziej niszowa pozycja dla fanów starych giereczek. No a inne studia Microsoftu, no m.in. studio Ninja Theory pokazało taki tytuł Bleeding Edge, czyli pojedynki 4x4. Zobaczyliśmy też nowy tytuł od Obsidian, nowy RPG, natomiast no nie są to tytuły generalnie pode mnie, to znaczy nie jestem ich targetem. Zapowiadają się nieźle, no natomiast nie wzbudzają u mnie jakichś wielkich emocji. Fajnie, że na konferencji pokazano kolejne studia, które dołączyły do rodziny Microsoftu, do już sporej właściwie rodziny tych wewnętrznych studiów. Została dołączona firma odpowiedzialna za serię Age of Empires oraz Double Fine Productions, czyli m.in. twórcy Psychonauts czy też Brutal Legends, czy też niedawno wydawanego Broken Age. No, również bardzo ciekawe studio, które myślę, że dobrze zasili wewnętrzne studia Microsoftu. Natomiast też bym jakoś nie przeceniał jakości tej firmy, bo w internecie pojawia się bardzo dużo takich wypowiedzi niektórych fanów, że jest to właściwie kultowe kolejne studio, które zasila nam tutaj wewnętrzne studia Microsoftu. No powiem szczerze, że szanuję oczywiście Double Fine, natomiast no nie jest to studio takie, które produkuje hity jak z rękawa. Kiedyś grałem w Psychonauts, podobało
podobał mi się ten tytuł, był bardzo dobry, bardzo dobra, dziwna platformówka tak naprawdę. Fajnie też, że na konferencji pokazano drugą część, natomiast no, nie był to tytuł taki, który zapisał się w mojej pamięci jako jedna z najlepszych platformówek w historii. Była oczywiście warta uwagi, podobnie zresztą jak Brutal Legends kiedyś, natomiast no, nie były to tytuły takie, które były mega hitami już od wejścia, zatem fajnie, że takie studio dołącza, ale też nie przeceniałbym jego możliwości. Zobaczmy najpierw, co wyprodukują przy okazji Psychonauts 2, no i zobaczymy, czego się spodziewać na przyszłość. Do tej pory raczej mnie przyzwyczaiło do tego, że wydawało gry takie mniej więcej na 7, 8 na 10, no i mniej więcej takiej jakości bym się po nim spodziewał, czyli gier bardzo dobrych, natomiast na mega hity, no jeszcze myślę, że musi sobie to studio zasłużyć, żebyśmy czekali z wypykami na twarzy na wszystkie tytuły, które tworzy. No i tak to mniej więcej wyglądało na konferencji Microsoftu. Cała reszta to właściwie były gry od studiów third party, które prędzej czy później wylądują również na PlayStation 5, czy też PlayStation 4, czy też PC-tach. Dla mnie jeszcze bardzo fajnie prezentowało się Blair Witch, też od polskiego studia Bluebird Team, które pozyskało właśnie markę do tej kultowej serii. No i myślę, że fajnie, bo pokazany fragment na konferencji Microsoftu również prezentował się bardzo klimatycznie i myślę, że coś fajnego z tego będzie. No, z takich mniejszych tytulików na mnie bardzo fajne wrażenie zrobił taki indykt pod nazwą 12 minut, czyli 12 minutes. Pokazano go na krótkim fragmencie. No i oczywiście oprawa graficzna na nikim tutaj absolutnie wrażenia nie zrobi, bo jest bardzo, bym powiedział, oszczędna. Natomiast liczy się przede wszystkim pomysł, czyli to, że wcielimy się w bohatera, który tak naprawdę będzie przeżywał zapętlone 12 minut cały czas, czyli pewną scenę, która będzie się powtarzać. Natomiast znając jakby jej przebieg, będziemy mogli wpływać też na wydarzenia, przeżywając taką scenę po raz kolejny. No bardzo fajnie to wszystko zostało zaprezentowane, no i tutaj widać ewidentnie, że liczy się przede wszystkim pomysł, no i pomysł ma szansę tę grę sprzedać. Oczywiście coś podobnego również w historii oglądaliśmy już, między innymi także w przypadku filmów, natomiast no, na mnie prezentacja zrobiła bardzo dobre wrażenie i czekam na ten tytuł, myślę, że go sobie sprawdzę. Reszta tak naprawdę multiplatformy, które prędzej czy później pojawią się na innych również sprzętach, więc jakiejś szczególnej ekscytacji tutaj z mojej strony nie ma. No i widać ewidentnie jedną rzecz, że skoro przyszła generacja konsoli Microsoftu będzie bardzo zbliżona do PlayStation 5, co zresztą jest na swój sposób zrozumiałe, bo przecież jeśli mamy dostawać tytuły multiplatformowe także w przyszłości, no to oczywistym jest to, że obie konsole muszą prezentować dość podobne możliwości, bo inaczej dany tytuł działałby po prostu dużo lepiej na jednej z nich, a na to sobie obie firmy pozwolić nie mogą. Zatem jeśli mamy dostać konsole o bardzo zbliżonych parametrach właściwie, no to myślę, że największą rolę odegrają tutaj ekskluzywy. No i moim zdaniem póki co taki wyścig pod kątem jakby jakości czy też oczekiwanych ekskluzywów póki co wygrywa Sony. No i bardziej czekam na ekskluzywy na PlayStation 5 niż na to, co póki co zostało zapowiedziane na konsole Microsoftu. Tym bardziej, że we wszystkie z tych tytułów będzie można przecież pograć również na PC-tach zapewne. No i jeszcze myślę, że na koniec warto dodać, że oczywiście była promowana usługa Xbox Game Pass. Wiadomo, że Microsoft stawia na ten abonament. No generalnie bardzo to promują, bardzo również było oczekiwane to, że zapowiedzą usługę także na PC-ty i tak się też stało. Także możemy niebawem będziemy się mogli nią cieszyć zarówno na Xboxie, jak i na PC-tach. No i zapowiadana jest również usługa Ultimate, czyli zbiór właściwie Game Passa, no i Xbox Live Gold. Czyli jeśli ktoś jest takim korowym graczem grającym na platformach Microsoftu, będzie mógł nabyć jakby wszystko w jednym zestawie. No i cóż, no podsumowując to wszystko, tak jak mówię, ja jestem konferencją minimalnie zawiedziony, choć generalnie oceniłbym ją, myślę, tak na 7 na 10, jeśli miałbym ją oceniać w skali do 10, czyli było generalnie ok, natomiast spodziewałem się po prostu szerszej prezentacji przyszłej generacji, no i trochę innych też tytułów, jeśli chodzi o te wewnętrzne studia Microsoftu. No po cichu liczyłem być może na wskrzeszenie którejś z kultowych marek Rare, być może właśnie na kolejną odsłonę Banjo-Kazooie na przykład, natomiast nic takiego tutaj nie dostaliśmy, czyli pewnie na takie przyszłe tytuły, na jakby na Project Scarlet, czyli na tą przyszłą generację konsoli Microsoftu, no będziemy musieli pewnie poczekać do przyszłego E3. Na razie firma jeszcze pewnie nie chce zabijać Xboxa One, chce, żeby jeszcze przez ten rok się sprzedawały gry na tę konsolę, zatem jakichś tutaj mega zapowiedzi nie uświadczyliśmy. Także taka jest moja opinia na temat konferencji Microsoftu. Oczywiście dajcie znać, jak wy ją odebraliście, czy dla was była ciekawa, czy jakby również poczuliście lekki zawód związany z prezentacjami czy to tytułów, czy właśnie przyszłej
przyszłej generacji konsoli. Ciekawi mnie właśnie Wasza opinia na ten temat, więc dajcie znać w komentarzach. No a ja będę już powoli kończył, zatem dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych materiałach.